Okej, okay, szybki vlog dzisiaj. Jedziemy do... o, z Cassie. To właśnie Cassie, jak to rozrabia. Cassie, jesteś niegrzeczna? Jedziemy do sklepu i potem do parku. Tutaj sklepu w Anglii, to jest jeden z takich słynniejszych sklepów z kwiatami. Będziemy chcieli kupić może karmik dla ptaków. Cassie, you want something for bird to eat, yeah? Yeah. Karmi dla ptaków i jeszcze kupimy może te, żeby sprawdzić pH kwaśności ziemi. Zobaczymy, czy mają. Do kamilii. Niestety nie kupiłam kamilii, ale popatrzymy w sklepie wczesnym, czy mają kamilię. I co jeszcze mieliśmy kupić? Jedziemy kupić może tą poduszkę dla Sofii i kocyk. I może kupimy dla Cassie coś na święta wielkanocne dekoracje do jej pokoju. Czyli chcieliśmy kupić jej takie drzewko i na to drzewko ona sama jajka zawiesza. Także coś nowego. Także idziemy do sklepu, zobaczymy, co kupimy. Go! Te mają duży wybór. Pierwszy przystanek to ten rooting gel. 6 funtów. On dobry był do róży. I cokolwiek, jeśli macie nasionka, lepiej się przyjmuje, jak zaszczepki robicie. No właśnie na przód domu, takie różne, ale one są sztuczne. I ile kosztują one? Wyglądają dobrze, ale ja nic sztucznego nie lubię. Nasi sąsiedzi mają właśnie takie z przodu, ja wolę prawdziwe. To zamówiłam ze innego sklepu ogrodniczego, zobaczcie, 3,51 możemy sobie kupić tutaj, takie same. Dobra cena. Do róż. Mają drut do róż. Zobaczcie, zielone, że nie widać, w liściach się zmiesza, a ja mam drut normalny. Ten jest fajniejszy. Mają dla karmiki dla ptaków. Jeszcze fajny, nawet spory wybór, ten jest fajny. Klatka, albo takie małe. 12,50. I zobaczcie. Ta-da! Secret Garden. Ten, taki duży. Zobaczcie. I ten taki mały, albo ten mniejszy. Ten jest chyba 6 funtów kosztuje. Taki malutki. Which one is the best? This one. Ten? Moja ulubiona część centrum z kwiatami. Zobaczymy na zewnątrz domu, co możemy kupić żywego. O. Piękne. Tutaj mają te kamilie, co wam mówiłam. Bardzo ładne, kilka odmian. One kwitną zanim się wiosna zrobi. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. One około 45 funtów kosztują. Takie lekkie różowe albo czerwone. Ta 65 taka duża. Mają dużo pąków. A ta 45. Ale w supermarkecie za 25 widziałam. Także to są nasze kamilie. To jest... Tutaj jest donica, którą mamy. Ona kosztuje 72 funty. Mamy ją w domu taką. Mogliśmy drugą taką kupić. Okej, biedronka to jest. Zobaczcie. O, takich ciekawszych. Zobaczcie. Mamy Chinese pony. Ciekawe, jak one będą wyglądały w przyszłości. Pewnie fajne. I 15 funtów. Albo kamilię można kupić za 9 funtów, taką małą, i po prostu sobie czekać, aż urośnie. Też fajne. O, ok, następny przystanek The Range i tutaj będziemy chcieli kupić taki stojak na podświetlany na jajka. Pokażę wam. I Sophie Kotz. Do pokoju. Zobaczymy jeszcze Hobbycraft. Kolaczki fajne mają. Cassie, look at that! To są fajne. Dzieci są złote czyjeś, tylko jajka zbierają w ogródku. A te jakie ładne. 7 funtów. Bardzo ładne. To są też fajne, dzieci mogą malować. Jajka. A to są za 2 funty. Można powiesić 3 funty te. I te.
piękne kwiaty za 8 funty, albo te za funt 25. Okay. Byliśmy na zakupach, naprawdę dużo kupiliśmy. Będę robić, powiem wam, chyba rosół. Zrobię rosół taki zwykły z kurczaka szybkim dla dzieci. Kupiłam kilka rzeczy na Wielkanoc, kilka dekoracji nowych, pokażę wam. I takie pierdoły, ale będę robić też takie tradycyjne danie angielskie jutro. Ono się nazywa cottage pie. To jest mięso mielone z warzywami i na wierzchu są mashed potatoes, kartofle takie stłuczone. Także jest bardzo dobre, to jest angielskie danie, ale bardzo dobre, polecam. I możecie zrobić po prostu obiad czy kolację na 2 dni. Czyli jest naprawdę praktyczne. Pokażę wam szybko, co kupiłam. I to by było na tyle w tym filmiku. Także pokażę wam szybko, co kupiłam. Chciałam wspomnieć, że Sofia będzie miała dzień książki niedługo i przebiera się za Ania z X Spy Family. Tak się nazywa ta książka. Zamówiłam jej książkę, bo Ania tutaj mają dzień książki. Czyli przybierała się za charakter z książki i Sofia wymyśliła sobie, że będzie tą Anią ze Spy Family i ta dziewczynka z książki ma takie różowe włosy. Zamówiliśmy jej perukę różową, także pokażę wam. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że Sofia ma swój kanał YouTube teraz. Jeżeli chcecie ją znaleźć na kanale YouTube, dajcie znać. Wpiszcie sobie Sofia Devoy i to będzie kanał mojej córki, oczywiście po angielsku. Także jest tam już pierwszy filmik i drugi będzie właśnie, jak będzie się przybierać na dzień książki, jeżeli chcecie zobaczyć ją w tej peruce. Pokażę wam szybko, co kupię. Książka Sofii i na dzień książki będzie właśnie się przybierać za tą dziewczynkę z różnymi włosami, zamówiliśmy perukę różową. Także jeżeli chcecie zobaczyć Sofię w tym przebraniu, musicie pójść na jej kanał YouTube i będzie filmik w tym przebraniu dokładnie jak wygląda i w tej sukience. Tutaj właśnie sukienka przyszła, tutaj przyszła książka i specjalnie takie nauszniki tutaj ma też na głowę. Perukę różową. Na miniaturce z tego filmiku YouTube zobaczyliście mnie w różowych włosach i właśnie to jest Zoe. To jest Sofii peruka do tej wersji przebrania. Tutaj mamy właśnie te mini jajeczka, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. Oni wypełniamy je całościowo i przykrywamy. Także tak to będzie wyglądać. A to są te jajka dekoracyjne, a te wziąłam w mniejszą wazę i chyba je obetnę, żeby były krótkie, żeby tak nie przeszkadzały, wiecie. I to jeszcze musimy zobaczyć, ale chyba w następnym filmiku wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I to była sukienka Sofii. Tak będzie przebrana i skarpetki. Buty jej szkolne założę. I ma tutaj skarpety. Zwykłe skarpety. To te nauszniki. Widzicie tutaj? Takie nauszniki są na włosy. Do peruki je po prostu tak przypniemy. I to musi wstać. Tak, op. Co zrobić? O! Tak. I zwyczajnie przypniemy. Z dwóch stron. Trochę tak lipa, no ale... I mamy sukieneczkę, kołnierzyk, takie o, i sukieneczka. Mam nadzieję, że będzie dobry rozmiar. Okej, okay, więc tak jak mówiłam, będę robić zupę, kupiłam koperek w polskim sklepie, kupiłam sałatę, sałata śmietana. Powiem wam, co jeszcze w polskim sklepie kupiłam, to pastę cannelloni, bo nigdzie nie mogę jej dostać, a robiłam dużo włoskich dań ostatnio i to jest właśnie takie oryginalne cannelloni robiłam, ale w naleśnikach. To jest właśnie makaron do tego. W polskim sklepie zazwyczaj kupuję pączki dla dzieci od czasu do czasu, czyli mam też jeden pączek, wygląda świeżo i dobrze, więc kupiłam pączek dla Sofii i Kasia chciała drożdżówkę z serem. Także mamy drożdżówkę z serem, makaron. Zawsze moja mama mówi, żeby kupić przynajmniej 5 jajeczne, czyli im więcej jajek, tym lepiej. Czyli kupiłam taki makaron do zwykłego rosołku, dobrego dla dzieci, ciepłego. Kupiłam, zawsze kupuję te. Tutaj są marchewka, wszystko jest w tym, właśnie do zupy. Mamy też 30 śmietany w Anglii. Ciężko kupić 30, teraz mi się udało, mam nadzieję, że nie będzie przeterminowana zaraz. Nie, okej. Okay. Czyli mamy śmietanę 30, która jest mi potrzebna, także się cieszę. Ciężko ją dostać tutaj. Kupiłam sobie też drobiowy rosół.
Moja mama zawsze poleca królewski ten, no ale nie było, to wzięłam chociaż ten polski do rosołku. Kupuję te jogurty duże, bo mniej kosztują, a dzieciom mogę trochę w kubeczek odłożyć i jedzą. Także truskawkowy sobie uwielbia truskawkowy, Kasi znowu lubi bananowy, także mam truskawkowy i bananowy. Kupiłam też masło. Będę robić takie coś, co będę wymyśliła, zaraz wam powiem. I sernik, kawałek dobrego sernika. A mówię, a co? Dobry sernik, widać, że nie jest suchy. Seromakowiec właściwie. Także wygląda na bardzo dobrego seromakowca. Mówię, seromakowiec. Nie jest suchy, widać od razu, że dobrej jakości. Seromakowiec. Smaki się nie bawi, a to taki dobry kawałek, ale sporo zapłaciłam. 7 funtów chyba za niego zapłaciłam. Nie wiem, czy widać, 7 funtów. Dobra, przechodzimy. To jest z polskiego sklepu. Teraz z mięsnego kupiłam, co kupiłam? Z mięsnym kupiłam mięso, bo robię ten tradycyjny danie angielskie i potrzeba dwa mięsa. Ono się nazywa Shepherd Pie, czyli właśnie ci, co opiekowali się owieczkami, to te danie chyba od nich się wywodzi. No i owieczki, potrzebujecie mięsa z owieczek. Czyli ja lubię mieszać, lubię mięso mielone z owieczki i mięso mielone zwykłe z beef. Czyli ja wymieszam. Nie kupiłam też dobre, świeże mięsko na rosołek, także będzie naprawdę dobre, świeże mięso z mięsnego i warzywa, rosołek, potem kawałek serniczka zjemy, także naprawdę fajnie. Dużo mamy warzyw, owoców. Sałatkę dla mnie, staram się oczywiście lepiej jeść. Zobaczcie, to co kupiliśmy wcześniej, te jajka. To fajnie wyglądają, naprawdę będą dekoracyjne na stół. Zobaczcie, takie duże są i światło, tam się wkłada baterie i one świecą, ale mój mąż oczywiście zajmie mu trochę, zanim włączy tam baterię, no ale fajnie wyglądają. Sofia bardzo chciała bazie, więc znalazłam bazie, zaraz wam pokażę, naprawdę ładnie wyglądają. Były, tak jak mówiłam, w tym ogrodniczym pofuncie z czymś bazie, także ładne są naprawdę i kolorowe, takie wielkanocne, takie ładne pastelowe kolory na Wielkanoc, zaraz wam pokażę. I kupiłam też kilka słodyczy na Wielkanoc, bo tu w Anglii mają Easter Egg Hunt? Tak. Więc króliczek niby zostawia słodycze w ogrodzie i dzieci w ogrodzie znajdują słodycze na Wielkanoc. Więc zaopatrzam się, bo zawsze przed Wielkanocą nie ma i wszystko jest tak wysprzedane, jakby nie było drugiego dnia Bożego i koniec świata. Więc kupiłam tyle, mam nadzieję, więcej nie zamierzam kupywać. Takie duże jajka tutaj kupuję, ale ja kupiłam takie małe i wystarczą. Znaczy, zamiast rzeczy. I pamiętajcie, to są słodycze dla dwóch moich córek, nie dla jednej. Także muszę się tym podzielić. Rękawiczki, co widzieliście w ogrodowym, bo muszę dużo prac robić w ogrodzie w tej chwili. Także mam dobre rękawiczki i właśnie ten żel, żeby ukorzeniać w żelu. Bardzo dobry. To miałam z tamtego roku. To jest taki szklany pojemniczek na jajka i się wypełnia go jajeczkami takim kolorowym i to jest tak fajnie dekoracyjny. Pokażę wam te piękne bazie. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Wzięłam kilka kiści w tych bazie, będą pięknie wyglądały. Sofia bardzo chciała. Nie tylko takie zwykłe, ale zobaczcie, i kolorowe. Jeszcze takich nie widziałam. Naprawdę fajne. I kupiłam to. To podświetlane jest i na baterii chyba też. I pięknie wyglądało, tylko jest bardzo długie. Także zobaczymy, jak ja to podświetlę. I ma takie jajeczka, już są te jajeczka wliczone. I tak to wygląda. To jest takie dosyć długie, więc albo do Sofii do pokoju, albo tutaj w kuchni będzie. Także co to jest nowość? Powiem wam, że niedużo to kosztowało. I mam nadzieję, że będzie warto. Co jeszcze? Byliśmy w warzywniaku. W warzywniaku kupiliśmy truskaweczki jako przekąska dla małej, bo jutro też ze mną jest. Warzywa, jajka, powiem wam, kupiłam cebulkę, kupiłam też, Tony uwielbia suche banany, tak one wyglądają, także kupiłam banana chips, tak się nazywają, on to lubi, jako przekąska, jajka i takie tam, nic więcej bardzo chyba tutaj nie ma. Teraz kupiliśmy w Hobbycrafcie, czyli w tym takim artystycznym sklepie dla dzieci. Zaraz wam pokażę. I druga siatka ostatnio jest właśnie te słodycze w Tesco. Kupiliśmy kilka, zobaczcie, chusteczki takie wielkanocne, fajnie wyglądają. I kilka jajek. Zaraz wam pokażę, jakie jajka. Także kupiłam małym tą. To w ogrodzie będziemy rzucać. Także mamy jajka.
kupiłam jagody, na przekąskę truskawki świeże i jagody. Takie małe króliczki. Myślałam, że też fajne będą. Teraz takie króliczki, te z łóżkami. Ich nie jest dużo. Jedną dla Sofii, jedną dla Kasji, opakowanie. I kupiliśmy kilka jajek takich, żeby porozrzucać po ogródku. Cebulę, co tu jeszcze, jakiś zapach kupiłam do samochodu, żeby ładnie pachniało, świeżym. Zwykłe plastikowe opakowanie, tutaj mamy takiego fajnego królika. Dużo ich nie kupiłam, tak jak mówię, tylko kilka, żeby mieli cokolwiek wrzucić do tych koszyczków. Pomidorki, tutaj resztę to już takich rzeczy, wiecie, ten jest dobry. Zawsze polecam w moich filmach, żeby kupić dobrą pasatę, która ma tylko w składzie pomidory, nie powinno być nic więcej. Awokado, bo jem dobre sałatki teraz ostatnio na kolację, obiad bardziej zdrowsze. Co jeszcze? Kupiłam mojej małej, ona lubi takie owocowe soki, były w promocji, to już kupiłam. I chyba tyle w takich fajniejszych rzeczy. A, ostatnia paczka to są te jajka. Duże opakowanie, więc ja tymi jajkami będę wypełniać tutaj. I one są takie kolorowe, o, fajnie wyglądają, w takim pojemniku ozdobnym. I z takich fajniejszych rzeczy, kupiłam nam właśnie na święta, zamiast słodyczy i jajek dużo, to kupiłam mi takie coś artystyczne, także to będą malować. Królik taki, Sofia lubi takie artystyczne rzeczy, ona uwielbia. Coś, czyli to mają. Ma jeszcze takie coś do zrobienia. Zobaczcie, fajnie naprawdę wyglądało. Teraz ma jeszcze jedno. Kilka kupiłam takich jaj. Niech się cieszą dzieci i wspólnie czas spędzimy, takie coś do robienia. Będę musiała przykleić sama. Dwa takich, zobaczcie, przez pomyłkę dwa wziąłam, no nic. To Kasi zrobi jedno Sofia. Co jeszcze? Mamy tutaj królika. Widzieliście chyba w moim poprzednim vlogu wielkanocnym króliki. One tak chodzą same. Co jeszcze mamy? Chusteczki. Tutaj kupiłam, żeby zawiesić właśnie jajka takie ozdobne, kolorowe, ale takie króliczki. Po 2 funty chyba były, żeby zawiesić na właśnie ozdobne. Coś jeszcze? Druga ozdoba to taki królik. Zwyczajnie się je zawiesza. Także kilka takich wielkanocnych rzeczy i tyle. A i tu jeszcze, zobaczcie, jeszcze takie dorwałam chusteczki. Ale chcę kupić, powiem wam, w polskim sklepie, dlatego pojechałam specjalnie, ale nie było. Chciałam kupić jajka i takie naklejki na jajka, żeby moje dziewczyny mogły nakleić naklejki na jajka. Także nie znalazłam niestety, ale może bliżej świąt na pewno znajdę. Okej, to by było na tyle w tym filmiku. Zobaczymy się w następnym. Na razie, pa!